Cześć, witajcie. Zaczynamy dzisiaj ważny temat. Bradshaw, pewnie większość z Was się już z nim zetknęła. On napisał książkę Powrót do swojego, czy Powrót do mojego wewnętrznego domu. Po angielsku Homecoming. I on napisał też książkę właśnie o toksycznym wstydzie. On mówi właśnie o tym, że gdy dotarł, ale to dopiero po wielu, wielu latach, do tematu toksycznego wstydu, to dopiero miał poczucie, że dotarł do źródła wszystkiego. Wszystkiego mam, mówiąc wszystkiego, mam na myśli wszystkich swoich dysfunkcji, wszystkich swoich problemów psychicznych i emocjonalnych. To jest tak ważny temat. To jest taki kluczowy temat, można powiedzieć. A równocześnie, jakby na poziomie poczucia, odczucia, jest do tego toksycznego wstydu dotrzeć najtrudniej. Dlaczego? Bo on jest jakby na samym spodzie, na samym dnie. Łatwiej jest nam dotrzeć do tych emocji, które są triggerowane, wyzwalane w bieżącym danym momencie, takie jak ból, smutek, nawet jest w pewnym sensie łatwiej poczuć rozpacz, która jest bardzo mocnym doświadczeniem, zwłaszcza jak dotykamy tej rozpaczy małego dziecka, procesując to i wracając do doświadczeń emocjonalnych z dzieciństwa. W pewnym sensie powiedziałabym, że nawet to jest trudniej, łatwiej poczuć, niż dotknąć tej czarnej otchłani toksycznego wstydu w nas, tego zatrutego źródła. Dlaczego? Dlaczego tak trudno jest? I tak nieskończenie, boleśnie, nawet brak mi słów właśnie, żeby brak mi słów, żeby oddać to. Dlaczego tak trudno? Właśnie dlatego, z tego powodu, że jest to źródło. A jako źródło oznacza to, że ten toksyczny wstyd, będąc źródłem, jest doświadczany w nas jako trzon naszej tożsamości. To już nie jest emocja do poczucia. To już nie jest coś, co mi się czuje w moim ciele tylko. To nie jest tylko to. To jest więcej, głębiej, dużo bardziej poważnie. Toksyczny wstyd jest fundamentem, odczuwany jest jako fundament Twojej tożsamości. A tożsamość to jest to, kim uważasz, że jesteś. To, kim się, siebie samego, za kogo siebie samego uważasz. I więc za kogo sam siebie uważasz, sama siebie uważasz. Toksyczny wstyd i jego przekonania, bo on ma cały zestaw swoich przekonań, to jest coś, co jest bardzo mocno w podświadomości i bardzo często jest nieuświadomione. Dlatego ten proces przynoszenia tego do świadomości może trwać. I bardzo często jest tak, że dopiero jest to jakiś kolejny etap po uwolnieniu tych największych, najcięższych, najtrudniejszych emocji, które się nam triggerują, odpalają w naszym bieżącym życiu, takim jak gniew, lęk, smutek. I wtedy docieramy do tego, dlaczego w ogóle tak jest. I wtedy docieramy do tego właśnie, za kogo tak naprawdę siebie uważam. I tożsamość, która jest zasadzona na toksycznym wstydzie, mówi: jestem wstydem, jestem błędem. I poczuć to. Powiedzieć to, można to powiedzieć, ale poczuć to, pozwolić sobie to poczuć, jest naprawdę takim doświadczeniem niemal granicznym.
Ale tak jak Bradshaw mówi, żeby wyjść z tego, trzeba pozwolić sobie poczuć się tak źle, jak to naprawdę jest. Musimy poczuć się tak źle, jak się czujemy. Tam w głębi. Pozwolić sobie tego dotknąć. Poczuć. Dlaczego w ogóle nosimy w sobie ten toksyczny wstyd? Co on z nami robi? Co to znaczy, że właśnie stanowi trzon naszej tożsamości? Jak przez to funkcjonujemy w naszym życiu? Bo jeżeli on nie jest tylko emocją, którą czuję, tak jak na przykład, o, czuję często gniew, czuję często wściekłość, czuję często lęk i tak dalej. Ale są momenty, kiedy nie czuję. Natomiast toksyczny wstyd, nawet jak nie masz do niego dostępu, to on stanowi to, kim jesteś i działasz zawsze, cały czas z tego poziomu. To związane z tym, jakich ludzi potem przyciągasz. Nawet nie wiedząc o tym, dlaczego. Toksyczny wstyd. Sprawia, że nazwijmy to na razie, potem powiemy więcej, czym jest to prawdziwe ja. Nazwijmy to na razie naszym prawdziwym ja. Toksyczny wstyd sprawia, że moje prawdziwe ja musi zostać ukryte. Musi zostać ukryte, bo to prawdziwe ja. Jest wstydem. Ono jest wstydem. I Bradshaw właśnie mówi, to po angielsku brzmi shame-based person albo shame-based personality albo shame-based identity. Czyli po prostu taka tożsamość, osobowość oparta na wstydzie. To jest taki stan bycia, stan, w którym ja jestem zawsze, bez względu na to, czy mam do tego dostęp jako do odczucia emocjonalnego, czy nie. I ta tożsamość właśnie oznacza, że skoro musisz żyć w ukryciu, musiałeś się ukryć, bo taka, jaka jesteś, taki, jaki jesteś, jesteś nie do zaakceptowania. Jesteś nie do kochania. I to nawet nie jest tak, że odczuwając, doświadczając tej tożsamości opartej na toksycznym wstydzie, bo nawet mi jest trudno mówić tu o doświadczaniu toksycznego wstydu, dlatego że my często go nie czujemy, nie mamy do niego dostępu. Doświadczając właśnie tej swojej tożsamości zasadzonej na tym toksycznym wstydzie, żyjesz w takim kompletnym zaprzeczeniu, w takim zupełnym odcięciu się od siebie. Nie jesteś w stanie doświadczać swoich emocji związanych z czymkolwiek się dzieje w Twoim życiu. Zobaczcie, normalnie byłoby tak, że osoba miałaby dostęp do tego, co czuje, czyli na przykład nie chcę tego, co się teraz tutaj dzieje. Czyli mam swoje uczucie, że czuję się z tym źle. Mam swoje nie chcę być w tej sytuacji, mam swoje chcę tą sytuację opuścić. Mogę zakomunikować, co czuję, mogę zakomunikować, co chcę i mogę zakomunikować, czego nie chcę. Ale kiedy to wszystko, bo właśnie co to jest moje prawdziwe ja? Moje prawdziwe ja to jest właśnie to. To, co czujesz, to, co chcesz, czego nie chcesz. Twoja wrażliwość. I to jest zhańbione. To jest ukryte wstydem. To jest ohydne.
żeby zrozumieć i poczuć, czym jest toksyczny wstyd, trzeba nauczyć się tego słownictwa, które jest adekwatne właśnie do toksycznego wstydu, czyli obrzydliwe, ohydne, nie do zaakceptowania. Nie do zaakceptowania. To, że ja coś czuję, jest tylko i wyłącznie problemem. Ja jestem błędem. Ja jestem problemem. I z takiego poziomu nie jesteś w stanie przyjąć tego, co się w tobie czuje. Nie jesteś w stanie tego czuć. Musisz się od tego oddzielić. Następuje kompletne odcięcie od tego, co jest wstydem, co nie ma prawa istnieć. Toksyczny wstyd mówi: nie masz prawa istnieć. To, że istniejesz, to jest błąd. To, że istniejesz, to jest pomyłka. To, że istniejesz, jest wstyd i hańba. I bardzo często wielu z nas zaczęło już życie od samego początku z tym bagażem. Jeżeli na przykład to była nieplanowana ciąża, jeżeli to była jakaś tam ciąża przedślubna, jeszcze w pokoleniu naszych rodziców, gdzieś może w małym miasteczku, to było po prostu bardzo, bardzo osądzane. To był właśnie wstyd. I ty, jeżeli na przykład jesteś z takiej ciąży, albo nawet jeżeli twoi rodzice mieli taką nieplanowaną ciążę i doświadczyli takiego wstydu, to potem nawet te kolejne dzieci również są wstydem. Nie masz prawa istnieć. Jesteś tu przez przypadek. Nikt cię tu nie chciał. I teraz całe życie musisz robić tak, żeby się nie wydało, że ty jesteś tu przez przypadek, że ty jesteś błędem. I teraz, gdy to nasze prawdziwe ja jest schowane, ukryte, gdzieś tam zatrzaśnięte głęboko, to musieliśmy wykształcić w sobie tak zwane ja fałszywe. Ja fałszywe jest taką fałszywą tożsamością. Bo nasza prawdziwa tożsamość to to, że jestem wstydem, jestem błędem. Nie mam prawa istnieć. Muszę siebie ukryć. I teraz muszę robić tak, żeby to ja prawdziwe się gdzieś nie wymsknęło. Muszę tak uszczelnić to miejsce, w którym to ja prawdziwe jest zatrzaśnięte, żeby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko, że ono gdzieś się pojawi. Dlatego, że wtedy inni się dowiedzą, że jestem błędem, jestem wstydem. Nie da się mnie zaakceptować, jestem nie do zaakceptowania. Oni jeszcze teraz tego nie wiedzą. Ale jeżeli to ja prawdziwe gdzieś by się wymsknęło, to oni by się dowiedzieli. I co by się wymsknęło? Co jest tym ja prawdziwym, co może się wymsknąć? I co próbujesz zatrzasnąć na maksa, kontrolować, uszczelnić, nie dopuścić? Przede wszystkim to, co czujesz. Tak bardzo wstydzisz się tego, co czujesz. Tak bardzo się wstydzisz, że jak ona to powiedziała, to poczułeś się zraniony, poczułaś się zraniona. Tak bardzo się wstydzisz, że czegoś nie chcesz. Tak bardzo się wstydzisz, że czegoś chcesz. Robisz wszystko, żeby to nie wydało się, żeby nie wyszło na jaw, że ty czegoś chcesz.
że czegoś nie chcesz i że coś czujesz. I to ja fałszywe, ta fałszywa tożsamość jest jakby ulepiona z mechanizmów obronnych, które właśnie mają nie dopuścić do wymsknięcia się twojego prawdziwego ja na światło dzienne w obecności innych osób. To absolutnie, to jest jakby priorytet dla osoby z toksycznym wstydem. To nie może się wydarzyć. Zrobisz wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Często też toksyczny wstyd jest mylony z uczuciem, z poczuciem winy. Poczucie winy jest po prostu uczuciem, tak jak uczucie smutku i jakiekolwiek inne uczucie. Należy do spektrum tych trudnych uczuć, ale to jest uczucie. Natomiast toksyczny wstyd jest czymś zupełnie innym. I teraz jak działasz, jak funkcjonujesz, jeżeli właśnie masz tożsamość zasadzoną na tym toksycznym wstydzie? Można powiedzieć o takich dwóch podstawowych sposobach funkcjonowania dla osób, które doświadczają właśnie tej tożsamości opartej na toksycznym wstydzie. Czyli pierwszy sposób to taki, że ja nic nie chcę. Ja nic nie chcę, ja nie chcę w ogóle jakby zabierać sobą miejsca, przestrzeni, tlenu. Chcę, żeby było mnie jak najmniej. Za wszystko przeprasza taka osoba. Przeprasza non stop prawie, że żyje w ogóle. Nigdy by się nie odważyła powiedzieć, że właśnie ona by czegoś chciała, czegoś by potrzebowała. I drugi sposób funkcjonowania to taki, który z pozoru można się kojarzyć, nie kojarzyć właśnie z toksycznym wstydem. To jest taki sposób na zasadzie żądam, wymagam, oczekuję. I tym osobom, które doświadczają takiego jakby mechanizmu obronnego, działają, funkcjonują z takiego ja fałszywego, jeszcze trudniej jest zobaczyć właśnie ten toksyczny wstyd, tożsamość opartą na toksycznym wstydzie. Dlatego, że to żądania, oczekiwania i wymagania bardzo często są mylone z potrzebami. Że ja wiem, jak ja mam potrzeby, ja tego oczekuję, żądam i wymagam, bo ja już siebie poznałam i natomiast żądania, wymagania są taką zracjonalizowaną potrzebą, czyli potrzeba pochodzi z tego ja prawdziwego, z wrażliwego miejsca we mnie. Natomiast żądanie cały czas jest nieprzyznaniem się do tego, że ja potrzebuję. Żądanie jest wyprowadzeniem potrzeby na zewnątrz, nadanie jej takiego statusu, jakiegoś prawa. Na przykład, jak osoby są w związku, to muszą to czy to. Albo jeżeli mnie kochasz, tak jakby robienie z potrzeby jakiejś zasady, którą ta druga osoba teraz musi spełnić. I cały czas nigdy nie przyznałabyś się, nie przyznałbyś się, że ty po prostu potrzebujesz bliskości. Na przykład, jak twoja tożsamość jest oparta na tym toksycznym wstydzie, to taka osoba, bratszą też o tym mówi, i to mnie bardzo kiedyś uderzyło, taka osoba działa w bezwstydny sposób. Jeżeli
Twoja prawdziwe jest zatrzaśnięte, jest wstydem, jest błędem. To jesteś odcięty od wszystkich swoich uczuć i emocji. I również od takiego normalnego uczucia wstydu, bo to jest coś innego niż toksyczny wstyd. Mam nadzieję, że to już jest jakby na tym etapie, w tym momencie zrozumiałe. Toksyczny wstyd jest stanem twojego bycia, twojego funkcjonowania. A wstyd, taki normalny wstyd, jest po prostu uczuciem, jak każde inne. I osoba z tym toksycznym wstydem działa w bezwstydny sposób, dlatego że jest odcięta również od swojego wstydu. A wstyd jest przede wszystkim głównie związany z granicami. Dlatego osoba z toksycznym wstydem forsuje granice innych osób. Bardzo mocno swoich dzieci, swojego partnera. Oczywiście najbardziej to się dzieje w tym jej najbliższym kręgu, czyli w jej rodzinie. I to samo wydarzyło się z nami. Dlatego, że toksyczny wstyd jest wielopokoleniowy, jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Ty nosisz wstyd swojej matki, nosisz wstyd swojego ojca. Jeżeli jest osoba z toksycznym wstydem i ona jest rodzicem, to ona funkcjonuje w zasadzie ja i moje dzieci. Zawsze to tak jest. Oczywiście zazwyczaj ona tego nie jest świadoma, ale tak to jest. Ja i moje dzieci jesteśmy bezwartościowe. Ja i moje dzieci jesteśmy błędem. Taki przekaz idzie od tej osoby cały czas. Jeżeli doświadczasz, jeżeli rozpoznajesz w sobie ten toksyczny wstyd, to otrzymałeś go od matki i ojca. Otrzymałaś go. To na pewno twoi rodzice działali wobec ciebie w bezwstydny sposób, przekraczając twoje granice, zawstydzając cię, ośmieszając, nie respektując twojego nie, nie biorąc pod uwagę, czego chcesz, nie biorąc pod uwagę twoich potrzeb, ośmieszając twoje uczucia, reagując agresją na twoje emocje. Przekraczali twoje granice w bezwstydny sposób. Działanie bezwstydne dotyczy również tego, że taka osoba nie przyznaje się bardzo często do błędu. Jest jej bardzo trudno przyznać się do błędu. Osoba z toksycznym wstydem nie potrafi się przyznać do błędu, dlatego że sama jest błędem. Ona robi wszystko. Ona nie może być przyłapana na popełnieniu błędu. Nie może. Bo wtedy się wyda, że jest błędem. Musi zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. A jeżeli już coś się takiego wydarzy, to zaprzeczać, tłumaczyć, szukać wymówek, byle się nie przyznać. I oczywiście to jest też tak, że nasi rodzice nie byli w stanie przyznać się do błędu. I w ten sposób dali nam też informację, że błąd jest niedopuszczalny. I oczywiście tu też znowu przekraczali nasze granice na zasadzie, że jeżeli popełniłeś błąd, jeżeli popełniłaś błąd, to nie było traktowane jako popełnienie błędu, tylko że to oznacza, że ty jesteś błędem, jesteś nie taki, jesteś zły, przynosisz mi wstyd,
Nie masz prawa popełnić błędu. Błąd jest niedopuszczalny. I nasi rodzice tak się zachowywali, bo sami działali właśnie w ten bezwstydny sposób, bo sami mieli tożsamość opartą na toksycznym wstydzie. Bo sami nie byli, jako konsekwencja tego, nie byli w stanie uznać tego, że sami popełniają błędy. Bo to by oznaczało, że wydałoby się, że oni są błędem. Słuchajcie, i teraz tak. Mamy tą tożsamość opartą na tym toksycznym wstydzie. I głównym, podstawowym przekonaniem jest taka, jaka jestem, taki, jaki jestem, jestem nie do zaakceptowania. Dlatego się ukrywasz. Dlatego myślisz, że musisz ukrywać to, co czujesz. To, co się w tobie przejawia. To, jak ty się przejawiasz. Masz nieustanną ocenę tego, że na przykład coś się w tobie pojawiło w jakiejś sytuacji. Poczułeś to lub tamto. Że chcesz albo nie chcesz czegoś. I ty uważasz, że to jest nie do zaakceptowania. I teraz związane są z tym inne przekonania, takie jak, ja sobie tutaj wypisałam część, jestem porażką, nie mam znaczenia, nie mam żadnej wartości, jestem złą osobą, to jest bardzo mocne przy toksycznym wstydzie. Często osoby jeszcze mają bardzo długą listę jakby dowodów na to, że są złymi ludźmi, jestem złą osobą, bo zobacz, zrobiłem to, ja zrobiłam tamto. A wiecie, co tak naprawdę się wydarzyło? Wydarzyło się to, że jesteś człowiekiem i nie było na to zgody. Właśnie, teraz mi się jeszcze przypomniało, że Bradshaw też o tym mówi, że ta shameless, czyli ta bezwstydnie działająca osoba, zachowuje się jak Bóg wobec ciebie, czyli ten rodzic, którego tożsamość była oparta na toksycznym wstydzie i który zachowywał się bezwstydnie wobec ciebie, czyli nie respektując, forsując wszystkie możliwe granice twoje. Odebrał ci godność w ten sposób i okrył ciebie wstydem. I taka osoba, taki rodzic, zachowuje się wobec swojego dziecka jak Bóg. Jak wszechmocny Bóg. I to jest bardzo bezwstydne zachowanie. I wtedy dziecko się uczy. I potem tak funkcjonuje jako dorosły. Że albo jesteś Bogiem, albo nikim. Jesteś albo Bogiem, albo śmieciem. Nie ma miejsca na bycie człowiekiem. Nie ma na to zgody. Nie możesz być tylko człowiekiem. Bycie tylko człowiekiem oznacza wstyd, oznacza coś ohydnego, okropnego, obrzydliwego. Poza kontrolą, jakieś uczucia, jakieś potrzeby, coś nie do zaakceptowania. Muszę być idealna, doskonała, boska, albo jestem śmieciem. Więc to jestem złą osobą. To jest właśnie związane bardzo mocno z toksycznym wstydem. To stąd. Nie jesteś złą osobą. Jesteś po prostu człowiekiem. Cokolwiek zrobiłaś, cokolwiek zrobiłeś, cokolwiek się wydarzyło w twoim życiu. Popełniłeś błąd. Bo jesteś człowiekiem. Kolejne przekonanie. Nie da się mnie kochać. Nie da się mnie chcieć. Jestem wadliwy. Nie zasługuję. I bardzo, bardzo ważne, nie mam prawa. Nie mam prawa czuć tego, co czuję. Nie mam prawa chcieć tego, co chcę. Nie mam prawa nie chcieć tego, czego nie chcę. I najważniejsze, nie mam prawa istnieć. Istnieję bezprawnie.
bezprawnie tu jestem. Inni się mogą dowiedzieć, że mnie tu nie powinno być. To, co czuję, chcę, nie chcę, jest godne pogardy. Ośmiesza mnie. Toksyczny wstyd dotyczy właśnie mojego istnienia, samego w sobie, moich uczuć, moich potrzeb, moich granic. Mówimy tutaj o tym po to, żeby móc przynieść to do świadomości, móc zobaczyć, co się ze mną dzieje, zdiagnozować to, ale po to, żeby z tego wychodzić. Bardzo ważne jest po pierwsze właśnie rozpoznać swoje mechanizmy obronne, z których ulepione jest to twoje ja fałszywe i potem zacząć działać pomalutku wbrew nim. Dlaczego? Więc tak, z powodów jest dużo. Generalnie dużo mogło się wydarzyć złych rzeczy w waszych domach. Z takich najcięższych zaczynając to tak, przemoc fizyczna, zwłaszcza jeżeli byłaś bita na goły tyłek. To kiedyś jeszcze w naszym pokoleniu było po prostu powszechne. Bicie w ogóle przemoc fizyczna, ale jeżeli spotkało ci coś takiego, to naprawdę to bardzo odbiera godność. To jest przekroczenie po prostu wszelkich możliwych granic. Przemoc seksualna. To jest totalne naruszenie godności. Przemoc emocjonalna. I Bradshaw też o tym mówi. To nie tylko on, już teraz coraz więcej osób o tym mówi, całe szczęście. Ale on na przykład mówi wprost coś takiego, że rage to jest taki gniew, taka wściekłość nawet, taka wściekłość, że jak rodzic zachowuje się, to nie chodzi o to, że ty możesz czuć tą wściekłość i wyjść do pokoju. Możesz czuć wszystko, ale jeżeli działasz na tej wściekłości, zachowujesz się, czy rodzice wobec nas zachowywali się w taki wściekły sposób, nawet jeżeli nas właśnie nie bili, ale właśnie Bradshaw o tym mówi, krzyk na dziecko jest mega przemocą. Jest mega przemocą. Wyzwiska i porównywanie. On wymienia takie trzy, z tego więcej, ale takie trzy najważniejsze sposoby przemocy emocjonalnej na dziecku. Od razu oczywiście, jeżeli jesteś rodzicem, ktoś tu jest rodzicem, to sprawdzajcie też ze sobą, jako rodzic. Ale moje doświadczenie jest takie, że nawet jeżeli rozpoznajesz to u siebie, tak, ja po prostu porównuję moje dziecko, albo ja wrzeszczę na nie czasem, albo coś takiego. Zacznij pracować. Pierwsze co, zacznij pracować ze swoim toksycznym wstydem. Po prostu to jest najważniejsze. Bo im więcej tutaj będzie rozpuszczone, to po prostu moje relacje z moimi dziećmi się zmieniły bardzo, bardzo, naprawdę. Bardzo mocno. I to właśnie ja wcześniej widziałam, że popełniam błędy, próbowałam na tym pracować, dzień, dwa, trzy wytrzymywałam i potem znowu wybuchałam na moje dzieci, ja krzyczałam na moje dzieci. I to było bardzo trudne, a teraz po prostu im więcej pracujesz ze sobą, ja uważam, że wychowywanie dzieci to jest po prostu praca ze sobą. Im więcej ty przerobisz, tym więcej one tego przerobionego dostaną. Wracamy do tych przyczyn. Jeżeli dziecko czuło wstyd z powodu czegoś, taki normalne uczucie wstydu, z powodu czegoś, co zrobiło, to uczucie wstydu powinno zostać normalnie poczute, przeprocesowane i rozładowane w ten sposób. Natomiast jeżeli mieliśmy rodziców, których tożsamość była zasadzona w toksycznym wstydzie, co nie miało szansy, tak nigdy się nie wydarzyło, wstyd, poczucie winy za coś, co zrobiliśmy jako małe dziecko, nie wiem, może coś rozlałaś, może popisałeś ściany, może zepsułeś coś i tak dalej, było zawsze przekierowywane na to, że to ty jesteś zły, to ty jesteś wadliwy, wstydź się.
nie było informacji, że taki, jaka powinna być, czyli tak, zrobiłeś to i to, nie chciałabym, żebyś to robił więcej, to był błąd, no ciebie bardzo kocham, wszystko jest ok, czasem popełniamy takie błędy. I jeżeli to się zdarzało często w twoim dzieciństwie, po prostu z jakąś częstotliwością, powtarzalnością, to uczucie wstydu już przez samo to, nawet jakby nie było jeszcze jakichś innych dodatkowych czynników, dziecko zaczynało internalizować. Czyli uczucie, które powinno być tylko uczuciem, zostawało stopniowo uwewnętrzniane po prostu przez to dziecko. I stawało się tym trzonem, tą zasadą jego tożsamości. Bo przy obwinianiu, przy wstydzie padają takie stwierdzenia właśnie: jesteś zły. Nie miałeś prawa tak zrobić. Nie lubię cię, nie chcę cię. Nie podoba mi się takie dziecko i tak dalej. Czyli po prostu tutaj właśnie bezwstydni rodzice i brak możliwości popełniania błędu. To jest bardzo duża przyczyna właśnie potem doświadczania tej tożsamości opartej na toksycznym wstydzie. I teraz, jeżeli twoje uczucia były zawstydzane, ośmieszane, ignorowane, lekceważone, niebrane pod uwagę, były, twoje uczucia spotykały się z reakcją gniewu, złości, niechęci, pogardy, to to samo zaczęłaś czuć wobec swoich własnych uczuć. Wstyd. Nienawiść, niechęć, niezgodę, lęk. To samo z potrzebami. Jeżeli twoje potrzeby spotykały się z niechęcią, brakiem uznania, brakiem respektowania, niebraniem pod uwagę, ośmieszaniem, wyśmiewaniem, to musiałaś odciąć się od swoich potrzeb. I potrzeby zostały ukryte wstydem. I to samo z granicami. Twoje nie było ośmieszane. Nie miałeś prawa powiedzieć nie. Nie miałaś prawa powiedzieć nie. To wstydzisz się swoich granic. Wstydzisz się, że czegoś nie chcesz. Nie masz prawa. Czujesz, że nie masz prawa czegoś nie chcieć. Nie masz prawa nie powiedzieć czegoś o sobie. Komuś, kto cię pyta. Nawet jak nie lubisz tej osoby, nie ufasz jej. Ale ona cię zapytała. Nie masz prawa. Nie masz prawa powiedzieć nie. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że może twoje istnienie spotkało się z niechęcią. Nie zostało przyjęte z radością, z akceptacją. Mogło być tak, że rodzice po tym, że się urodziłeś, czy byłeś starszy, to próbowali ukryć to, co tak naprawdę czuli, albo to, co gdzieś tam w nich było. Ale dziecko to dostało. I wiecie, nawet też znowu, jeżeli wy jesteście rodzicami, lepiej jest się przyznać. Oczywiście nie mówię o tym, żeby, nie wiem, mówić takiemu 2-, 3-, 4-latkowi o jakichś takich rzeczach, ale na przykład jeżeli twoje dziecko już jest takie starsze, już, nie wiem, no trudno mi powiedzieć tutaj o wieku, ale ja z moją 14-latką rozmawiam o wielu rzeczach, że ja wtedy tak czułam, że ja wtedy tak myślałam, że ja wtedy się tego bałam, że to mogło mieć wtedy na nią wpływ. I jak dziecko zna prawdę, to jest dużo lepiej, dlatego że to mu przywraca zaufanie do jego władz poznawczych, bo dziecko wie, bo dziecko wyczuwa, dziecko czuje. Ale na przykład mama mówi: nie, ja ciebie zawsze bardzo kochałam, ty zawsze byłaś całym moim, i tak dalej. To dziecko nie wie już, czy to, co czuje, a ono naprawdę czuje, ono wie. Ono wie, tylko przestaje sobie ufać wtedy, jeżeli jest wyparcie i zaprzeczenie ze strony rodzica. Więc
Jakby to też weźcie pod uwagę. Jeszcze dlaczego? Jest takie słówko, nie wiem, czy słyszeliście je, parentyfikacja, czyli takie odwrócenie ról w rodzinie. To jest ogromna przyczyna toksycznego wstydu. Jeżeli któryś z Twoich rodziców albo oboje wykorzystywali Cię do zaspokajania własnych potrzeb emocjonalnych, to żyjesz w toksycznym wstydzie, dlatego że nie było nikogo dla Ciebie wtedy. Ty miałaś być dla Twojej mamy. Może ona czuła się samotna, zagubiona, bardzo potrzebująca ona była tym małym dzieckiem, które chciało coś od Ciebie dostać. A tak naprawdę, faktycznie, w rzeczywistości, to Ty byłeś małym dzieckiem i Ty potrzebowałeś matki, jeżeli Twoja rola była taka, żeby spełniać emocjonalne potrzeby któregoś z Twoich rodziców albo obojga, to Twoje emocje i Twoje potrzeby i Twoje granice są okryte wstydem, są zawstydzone. Kolejna rzecz, o której od razu powiem. Sekrety rodzinne. Jeżeli w rodzinie były jakieś sekrety, typu właśnie jakaś przemoc seksualna, jakieś uzależnienia, hazard, nie wiem, coś się działo i to było po prostu objęte rodzinną tajemnicą, to już jest po prostu droga do toksycznego wstydu. Rodzinne sekrety. Musimy coś ukrywać. Musimy ukrywać prawdę. Czyli z czym idziesz wtedy do ludzi? Z czym idziesz tam gdzieś na zewnątrz do świata? Już nie możesz pójść z prawdą. To już jest objęte tabu, tajemnicą. Uczucia towarzyszące, które mogą dać Ci jakby też pojęcie o tym, czy Twoja tożsamość jest oparta, zasadzona na tym toksycznym wstydzie. To takie uczucia jak bycie bezwartościowym. I też takie poczucie takiej nieadekwatności, takiego właśnie nieprzystosowania, że ja nigdzie nie pasuję. A to jest związane właśnie z tym totalnym odcięciem, ukryciem samego siebie. To jest takie uczucie takiej alienacji, takiego wyobcowania. To właśnie takie poczucie bycia nieobecnym w swoim własnym życiu. No bo jeżeli Twoje ja prawdziwe, to kim czujesz, to co czujesz jako Ty, jako to takie tak zwane self, siebie, ja. Chociaż ja to jest takie często bardziej taki konstrukt myślowy. To siebie jest takie ważne. Jest ukryte, zatrzaśnięte. Nie ma prawa się odezwać. To są te wszystkie sytuacje, kiedy może, nie wiem, ja mogę powiedzieć ze swojego życia, ze swojego doświadczenia, ja to pamiętam po prostu, ja tak żyłam non-stop, kiedy, nie wiem, byłam wśród ludzi i ktoś coś powiedział, a ja nie zrozumiałam. I coś się zapytałam i ktoś się zaśmiał. Znaczy, teraz to tak lekko traktuję, ale wtedy to nie było lekko. Ktoś się zaśmiał i w ogóle, że jakąś głupotę palnęłam. To ja czułam taki wstyd, jeszcze, nie wiem, jeszcze na następny dzień, czy jeszcze kilka dni potem. Nie mogłam sobie z tym poradzić. To było tak silne. Albo nie wiem, miałabym kawałek jedzenia tu, bo jadłam i mi się kawałek jedzenia przykleił i potem bym się zorientowała. To po prostu czułam taki wstyd. Albo no, tego typu rzeczy. Po prostu jesteś nieobecny w swoim własnym życiu, dlatego że działasz z poziomu tego fałszywego konstruktu, tej fałszywej tożsamości. A ty jesteś zatrzaśnięty tam gdzieś w ciemnym, zimnym miejscu, bardzo głęboko. I nie masz dostępu do swojego własnego życia. Z takiego miejsca nie da się tworzyć więzi, bliskości i rzeczywistych relacji. Dlatego ciągle czujesz, że jesteś poza tym, nawet gdyby na przykład to czasami dotyczy na przykład bardzo atrakcyjnych ludzi, którzy na przykład gdy ty patrzysz na nich, widzisz, że to jest piękna kobieta, to jest bardzo atrakcyjny, przystojny mężczyzna, a oni
mają takie poczucie, więc oni wzbudzają w środowisku jakieś zainteresowanie i tak dalej, ale oni mają takie poczucie, że oni nie mają takiej możliwości, żeby stworzyć jakąś bliską więź, bliską relację. Dlatego, że działają ciągle na tej fałszywej tożsamości. A ta fałszywa tożsamość nie ma w sobie takiej przestrzeni na bliskość. Tam może być tylko, mogą dotrzeć takie emocje jak podziw, takie powierzchowne uznanie, ale nie ma tam takich struktur, w tej strukturze ja fałszywego, na przepływ bliskości, bo to wymaga wrażliwości, czyli tego czegoś prawdziwego w tobie. To jest w tobie bezcenne. To jest najcenniejsze, co masz. Wiecie, kurde, paradoks polega na tym, że tym toksycznym wstydem obarczone jest coś, co jest w nas najcenniejsze, najzajebistsze, najwartościowsze. Z czym jakby spotykasz się z drugą osobą na tym poziomie, to czujesz magię. Czujesz coś niesamowitego, gdy druga osoba podzieli się z tobą tą prawdziwą, wrażliwą, bezbronną częścią siebie, to jesteś obdarowany. I to jest coś niepowtarzalnego w nas, unikatowego. To jest to, co stanowi mnie. I właśnie to. Właśnie to zostało ukryte wstydem. Rozumiecie ten paradoks? To nieszczęście. Uczucie pustki. No bo jeżeli jestem odcięta ciągle od siebie, to doświadczam po prostu takiego poczucia pustki, jałowości. Tak jakbym była zawieszona w jakiejś próżni. Poczucie takim bycia innym, wadliwym. Poczucie winy bardzo częste też towarzyszy toksycznemu wstydowi, bardzo często. Lękże się wyda, kim jestem tak naprawdę. No i bardzo, bardzo mocne. Nienawiść do siebie. Nienawidzę się. Nie chcę się. Brzydzę się sobą. Gardzę sobą. Nie chcę się takiej. To są uczucia, które płyną z tej struktury toksycznego wstydu. Idziemy w stronę miłości do siebie. Najważniejsze, co możemy zrobić w tym życiu, to zaopiekować się sobą, nigdy się nie opuścić, bezwzględnie zawsze być przy sobie. Bo tak naprawdę ostatecznie, nawet jeżeli to brzmi dziwnie, to możesz kochać tylko siebie. Ale naprawdę kochać. Nie mówię tutaj o takim egocentrycznym mechanizmie obronnym. Żądania, wymagania, pretensje to nie jest miłość do siebie. Czasami to jest mylone, że ja żądam od innych, wymagam i tak dalej, bo ja siebie cenię, bo ja siebie kocham. To nie jest miłość do siebie. Miłość do siebie to jest przyjęcie siebie, swojej wrażliwości. Trzymajcie się, śpijcie dobrze. Nie trzymam was dłużej. Wszyscy, którzy będą oglądać to później, to też was pozdrawiam. Przytulam was.